Trudno o milszą nazwę dla festynu rodzinnego niż festyn anielski. Na taki to bardzo przyjemny festyn zaproszono do parafii na Dąbrowie Narodowej w sobotę 8 czerwca. Dąbrowianki przygotowały ciasta różnorodne, każde co do jednego anielskie w smaku. Wszystko tutaj jest cudowne, wykonane własnymi rękami dąbrowianek i pań gospodyni z Dąbrowy. Organizatorzy zaproponowali też mnóstwo innych atrakcji. Mamy wiele wspaniałych gości, mamy występy muzyczne, mamy atrakcje na przykład panów policjantów, mamy wozy strażackie. Festyny zawsze gromadzą ciekawą atrakcję dzieciarnią. Na tym pikniku odnaleźliśmy dziewczynkę o bardzo oryginalnych wojennych zainteresowaniach. Mi się podobają stare rzeczy, tamte wojskowie, inne rzeczy, takie stare, starodawne z czasów wojen światowych. Mnie to najbardziej interesuje. Dąbrowianie bawili się doskonale. Możemy się tutaj spotkać, możemy tutaj sobie porozmawiać. Mamy na to czas i przy wspólnej muzyce, biesiadowaniu, po prostu wspólnie spędzamy razem czas. Chyba społeczeństwo dorosło do tego, że łączy nas to, co dobre, a przestajemy dzielić się tym, co niedobre. Synonimem do słowa anielski jest m.in. jak z obrazka, czyli wypisz, wymaluj, festyn na Dąbrowie.